Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzień, gdzie ja czekałem już chyba z miesiąc, dwa na ten odcinek, który dzisiaj obejrzymy, no bo Freeze tam już jakiś czas powiedział, że szuka hejterów, żeby zadali mu pytania, bla bla bla, no i w końcu mamy Freeze vs 100 hejterów. Tylko, że jedna rzecz, która mnie zmartwiła, to to, że Torek na Twitterze udostępnił zdjęcie, jak ci hejterzy sobie wszyscy czekają, żeby zrobić zdjęcie z Freezem, więc nie wiem, jakich to hejterów znalazł. Wstajesz rano i zacznij ten dzień z dobrej nogi. Pościel łóżko, wrzuć do prania skarpetki, które leżą na ziemi. To daje giga satysfakcji na cały dzień, ale jest coś, co też daje satysfakcji na cały dzień, czyli GBS. GBS rana jak śmietana, a ty jeszcze tak dnia nie zaczynasz, to mam dla ciebie bardzo opłacalne rozwiązanie. Walentynki, niektórzy świętują, niektórzy nie, to jest nieważne. Ważne jest to, że możemy wykorzystać te walentynki, aby zrobić sobie zapasy lub spróbować paru smaków GBS pół darmo. Bo na GBS są dostępne zestawy promocyjne walentynkowe, czyli 3 czekolady w cenie 2, 3 kawy z 5 razy więcej kofeiny w cenie 2, 5 kaw z normalną zawartością kofeiny w cenie 4 i dodatkowo kod ZEBO działa, czyli 20% zniżki. Więc masz swój powód, żeby świętować walentynki w tym roku, wbijajcie na gbs.pl, używajcie kodu ZEBO i sprawdzajcie dostępne zestawy walentynkowo-promocyjne. Wszystkie linki w opisie. Jestem bardzo 50-50, tak jak się nie mogłem doczekać, bo myślałem, że wow, Freeze w końcu odpowiada na wszystkie pytania, które nas nurtowały, nie wiem, coś zlikuje, czy coś takiego, no to teraz mam wrażenie, że jednak koniec końców to jest jego kanał, jego montaż, sam sobie dobierał ludzi, no i prawdopodobnie będzie to tak zrobione, żeby to dla niego było wygodne, no ale zobaczymy. Poza tym, jakby nie patrzeć, trudno by było hejterów znaleźć, żeby wystąpili u niego na odcinku, no bo hejterom by się nie chciało w ogóle, wydaje mi się, że jakkolwiek angażować w Freeza, tym bardziej dając mu zarabiać, robiąc jakiś odcinek z nim. Więc uznajmy, że Freeze kontra 100 hejterów jest fajny pod clickbaita, ale raczej to jest po prostu 100 widzów, którzy zadają kontrowersyjne pytania. Chyba tak bym to podpisał. No i zobaczymy z takim nastawieniem, co tutaj dla nas przyszykował. Zostawcie subskrypcję, bo nie kłamiąc was tym razem, widzowie bez subskrypcji to 31,6%. To jest dość duża ilość. Jeżeli każdy by zasubował, to byśmy przegonili Freeza. Tak by było. Co sądzę o Freezie? Kretyn. Hipokryta. Król wymuszonych reakcji. Pusty. Fałszywy, prymitywny gbur. Wydaje mi się, tutaj tylko jedno stwierdzenie było prawdziwe i mogę się pod nim podpisać. Sami sobie dopisujcie, które. Ale coś czuję, że tutaj było, no, chcemy największy watch time, więc musicie udawać teraz hejterów. Wejście mnie, wyzywajcie jak możecie. O, nie macie pomysłu, to powiedzcie na mnie kretyn i debil. O, ja mam pytanie a propos właśnie wyglądu, nie? Dlaczego Karol, pomimo tego, że ma miliony na koncie, nadal się ubiera jak taka żywa reklama smyka, nie? Dlatego, że się naczytał książek jakiegoś Bill Gatesa i tak dalej, i Mark Zuckerberga, i to są osoby, które nie noszą jakichkolwiek Louis Vuitton, tylko właśnie najzwyklejsze ciuchy, żeby nie reklamować tych ciuchów i w sumie to im obojętnie trochę co noszą, bo nie muszą się flexować tymi pieniędzmi, bo wiadomo, że mają pieniądze, to chyba Freeze pod to podchodzi. Pytanie, czy ta decyzja była w 100% jego? Bo wiadomo, on mówił, że tak, że odchodzi z projektu, skupia się bardziej na sobie, ale właśnie pytanie, czy przez te kontrowersje, które były w zeszłym roku, po prostu nie miały one jakiegoś wpływu na podjęcie tej decyzji, powiedzmy, z góry, nie? O, to może być ciekawe, czy ktoś go popchnął, żeby z tego Gen Z jednak odszedł, no bo trochę kontrowersji, dziwnie ze swoją byłą być w jednej ekipie i tak dalej. Pomimo tylu ludzi od PR-u i takiej ilości pieniędzy na koncie, dlaczego cały czas ubierasz się tak fatalnie? No właśnie, w sumie PR-owcy mogli mu nawet podpowiedzieć, wątpię, że tak zrobili, ale ogólnie to jest dobre dla jego wizerunku, że nie chodzi z wielkim Gucci, patrzcie, jestem bogaty, tylko ludzie sobie bardziej myślą, wow, jaki on jest normalny, Oplem jeździ, a ma tyle pieniędzy, nie odkleiło go, no to na jego wizerunek to dobrze działa. Czy nie uważasz, że masz kompleks Patyckiego? I czy nie masz potrzeby udowadniać wszystkim, że nie jesteś od niego gorszy? Okej, ciekawe. I w sumie jak na nie hejterów, to nawet dobre pytania zadają, no bo faktycznie on nagle maraton, nagle góry, bo Patecki zrobił maraton, czekamy na Ironmana od Freeza. Pytanie. Generalnie rzeczywiście, my z Patecem mamy bardzo dużo wspólnych zajawek. Praktycznie bardzo często, czy tam spadochrony, czy coś, robiliśmy dużo rzeczy. I rzeczywiście się tak złożyło, że on miał maraton, ja też sobie stwierdziłem, że przebiegnę, ale czy mam kompleks Pateckiego? Nie wiem, dlaczego miałbym mieć w sumie, wiesz? W sensie, myślę, że mamy bardzo podobne po prostu zajawki. To jest odpowiedź na to pytanie. Na przykład Patec zrobi Mont Everest, a nie wiem, jak śledzicie Twitterka, to my się razem umawialiśmy na ten Mont Everest. Finalnie chyba razem nie pójdziemy. Ale ja znowu w tym roku sobie pójdę na Mont Blanc, tak? O, a tu mamy ciekawy leak. No nie jest to Mount Everest, ale jest to góra 4800 metrów ma wysokości, jakiś Mount Blanc, spoko. No i dobra, no wybronił się z tego akurat i widać było pomiędzy, że chyba takiego dobrego kontaktu też nie mają, żeby razem jednak to zrealizować, to Mount Everest, ale ciekawe, że kiedyś o tym gadali wspólnie.
Trochę przykro nawet, że jednak tego nie zrobili. Wychodzę z założenia, życie mnie nauczyło, że nic na siłę i dać taką przestrzeń, nie zmuszać, bo to zawsze źle wyjdzie, nie? Więc to też odpowiedź na twoje trzecie pytanie. Ta decyzja gdzieś tam była konsultowana ze mną mocno. W jakim stopniu? No Patryk się mnie pytał, tak? Czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł. Czyli to nie była tylko i wyłącznie jego decyzja, tak? Nie. No i to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Fajne pytanie, co? To jest w miarę logiczne, że jak Mortalci sobie wymyślił, ej, dobra, może odejdę, może sam będę już działał, już na tyle boosta dostałem, każdy będzie się bardziej komfortowo czuł, no to może odejdę. No to na pewno skonsultował ze swoimi szefami, to jest logiczne. Czy nie uważasz, że te związki wszystkie, które powstają aktualnie w ekipie, psują ten projekt? Nawet jeżeli bym uważał, to czy jakby ja nie chcę nic z tym robić, wiesz, to są ich związki, no bez jaj, jakby oni muszą robić to, co chcą. Okej, tutaj bezpośrednio nie powiedział, że tak psują, czyli prawdopodobnie mu tego nie zaliczą, no bo tak trochę na okrągło to odpowiada, ale dał od siebie wyczuć, że jednak no trochę mu to chyba przeszkadza. Stoisz przed wyborem. Zdrowie swoich bliskich, najbliższych, rodziny, werki, dziecka swojego, swoich najbliższych przyjaciół, czy kariera, zarobki, dobytek, ale weź pod uwagę, że to też się łączy z twoim domem, z twoimi zarobkami, na które będziesz mógł przeznaczyć na swoje dziecko, właśnie na swoją narzeczoną. Weź też pod uwagę, że jeśli jest ta opcja z majątkiem i tak dalej, to wybierając drugą, rezygnujesz z takiego dostatniego życia. Nie no, nie źli hejterzy, nie? Co to ma być za pytanie? Jakby, no to odpowiedź jest jakby no jasna i to chyba dla każdego. Oni są płatnymi aktorami, on ich na OLX-ie znalazł, że ej, weź mi, zadaj pytanie tak, żebym wypadł na dobrego człowieka, że dla mnie najważniejsze nie są pieniądze, tylko zdrowie. Super. Jak to jest poświęcać tyle czasu światu wirtualnemu, by zaniedbać relacje rodziny? To jest dosyć trafne pytanie, bo czasami rzeczywiście wpadam w taki wir. Zdarzało mi się nieraz i zdarzało mi się zaniedbywać. Czyli potwierdzasz, że... Tak, myślę... Ale to jest też takie, że no ja jak wychowuję z dziecko i na przykład... pracujesz w pracy od 9 do kurde, nie wiem, do 8 czy coś, te 11 godzin dziennie, no też zaniedbujesz rodzinę, no jego praca to jest, żeby nadzorować te swoje minionki, tą swoją farmę pieniędzy, no i żeby też raz na jakiś czas samemu coś nagrać. Teraz kara jest naprawdę solidna. To jest obrzydliwe sushi. Zapraszamy drugą osobę, drugiego hejtera. Ale co, że z restauracji Michaela, czy o co? Przepraszam. Udostępniając wizerunek Mai, gdzieś tam narażasz ją na takie niebezpieczeństwo, hejt i że w przyszłości naprawdę będzie miała duże trudności z ludźmi, tak? Jeżeli jest w Polsce jakaś osoba, która jest w stanie jej wytłumaczyć i ochronić ją przed tymi negatywnymi konsekwencjami i skutkami, to właśnie jestem to ja. Bo ja na tej branży znam się po prostu najlepiej. Tak, ale nie obronisz ją przed tyloma ilościami ludzi, jakby jest ich tyle internautów, że ty sam, jako ojciec, żaden ojciec, mimo że jest tylu ich... 20 troszkę doroślejszych dzieciaków, to jest jeden z nich, bronię ich. I myślę, że na tyle, Maja, ile jako moja potrafisz. Córka, to będę ją bronił okay. 1000 razy mocniej. Pewnie. No, wydaje mi się, że trochę jest różnica między wychowaniem kogoś od porodu, bycie jego ojcem i wychowywaniem go w social mediach, a ludzie, którzy są chętni do tego, żeby być influencerem i ty ich dokształcasz. No, to jest totalna różnica, no ale dobra. Jeżeli byśmy ukrywali ją, to mogłoby wyjść jeszcze gorzej, więc naszym zdaniem jakby nie ma takiego 100% bezpiecznego rozwiązania. Jakby ten wybór, czyli... że pokazujemy ją i w taki sposób, jak teraz to robimy, naszym zdaniem jest najlepszy, bo jesteśmy w stanie to kontrolować. Okay. No ogólnie wydaje mi się, że Freeze nie będzie chciał źle dla swojego dziecka. To jest to, co ja mówię. On wyświetlenia i tak ma, to nie jest tak, że robią sobie wyświetlenia na tym dziecku, a to, czy to jest dobra decyzja, czy zła, że pokazują ją koniec końców w internecie trochę z gustem, ale i tak pokazują, to już jest, no ich, no. Czy uważasz, że twoje 5 minut 2 to była czysta maszynka do zarabiania pieniędzy dla ciebie? Powód, dla którego twoje 5 minut 2 powstało, jest kilka tych powodu. Najważniejszym powodem jest to, że ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak działa rynek influencerski. Z tego, że jak będąc influencerem, masz określoną datę użytkowania po prostu. Dlaczego on tak bardzo naokoło mówi to, że tak, głównym powodem twoje 5 minut 2 było to, że chciałem więcej pieniędzy? No to jest logiczne. On to teraz mówi, nie mówiąc tego, no bo on się w końcu przedawni, jego data ważności się skończy jako influencer, nie będzie miał pasy, many i tak dalej, no to będzie miał minionków, którzy za niego będą zarabiać, no tak. I na wariografię odpowiedziałeś, że niektórych członków ekipy traktujesz jako ważniejszych od pieniędzy, a niektórych jako mniej ważniejszych. Niech zgadnę, ci co są nowsi bardziej jako skarbonki, ci co są starsi to bardziej ma sentyment do nich, to jest natura człowieka. Ale wariograf jak wiemy nie jest dużo warty. Więc chciałabym, żebyś wymienił teraz imienia osoby, które traktujesz jako ważniejsze i jako te mniej ważne. Zaczynamy.
I co teraz, Karolku? Ogólnie było tak, że to dotyczyło, z kim mam bardziej większą relację, z kim nie. Nie przeciągaj, masz 30 sekund, no szybko. Ciastyka. Nie, no chyba nie chcę tak mówić. To niemiłe. Ale dobre, dobre pytanie i zagięło go ewidentnie i to mocno. Tak jak mówiłem, nie ma takiego vibe'u hejterskiego, ale jest taki vibe, o widz przyszedł i dodatkowo zada jakieś kontrowersyjne pytanie. No i w sumie tyle. Mam pytanie o Trąbę. Czy uważasz, że Trąba jest nieudacznikiem? Skoro ostatnio ciągle nawiązuje do tematów ekipy, m.in. na Loży Szyderców. Mówił, że ekipa wróci po części, później się wykręcał, że to były tylko takie żarty i tak dalej. Ostatnio też udostępniał, jak słucha piosenki ekipy. Czy uważasz, że jest nieudacznikiem? Że ciągle musi się odwoływać do ekipy. O, no i nareszcie. Ja już miałem mówić, że przecież tyle minut już oglądamy, już jest blisko końca, a ani jednego pytania nie było o starą ekipę, więc dlatego już tak miałem, chyba to wszystko jest ustawione, albo na przykład mieli jakieś pytania, o które nie mogą pytać i tyle, ale jednak przynajmniej jedno jest. Udacznikiem, no chyba nie można powiedzieć, że jest nieudacznikiem, bo wiesz, raczej, że tak powiem, ma duży sukces, nie? Więc nie jest nieudacznikiem, to moja odpowiedź. Okej, czyli to jest odpowiedź na zasadzie bycie miłym, rozumiem, ale w sumie fakt, że oni dopiero co się spotkali i raczej są na dobrych relacjach, to teraz jakby taki film wyszedł, gdzie nagle go zjedzie od góry do dołu, to chyba by źle to jakby wpłynęło na ich relacje. A, no w sumie tyle. Ostatnio jak się rozwijałem, to było no, na czy, nie. Czy jest więc nieudacznikiem i dlatego nie, się ma być, to, że się odnosi do ekipy, to ma być nieudacznikiem? Nie wiem, dziwne takie. Że w sensie, żeby mieć zasięgi, nie? Mam nadzieję, że dzięki temu będę miał punkt, bo jest takie dosyć dziwne, więc nie, no nie jest nieudacznikiem. Sprawdźmy, co na to nasi hejterzy. I co? Gówno? W sumie to pytanie było bardzo stwierdzające i nawet jeżeli Freeze myśli inaczej, to i tak mu nie wypada odpowiedzieć inaczej, więc dobrze odpowiedział pod względem PR-u, ale to pytanie było źle zadane pod takim względem, że mogło po prostu być pytanie na przykład, co myślisz o starej ekipie albo coś takiego, żeby on jakoś specyficznie odpowiedział na ich temat. Aczkolwiek nawet i wtedy by powiedział, no ogólnie to pracujemy nad relacjami, jakieś nieporozumienia były, brak komunikacji i tak dalej. Pani jakiś czas temu wypowiedziała się publicznie, że nie wypowiada się w kwestiach ważnych społecznie, ekonomicznie, ze względu na to, że boi się utraty współpracy. No jest to dość logiczne, bo często influencerzy jak zaczynają udawać mądrzejszych niż faktycznie są, lub poruszać sprawy, do których nie są do końca wykwalifikowani, żeby to poruszać, to jakieś polityczne czy cokolwiek, to potem często jakieś głupie akcje się wydarzają, no i potem właśnie reklamodawcy mówią papa. Więc totalnie się nie dziwię. Tym bardziej, że oni tworzą content dla dzieci, to co oni mają o politykach gadać tam. Blisko można zauważyć wśród w zasadzie wszystkich członków ekipy, Gen Z, nowej, starej. Jakby moje subiektywne wrażenie jest takie, że być może to ty im zabraniasz wypowiadania się w takich bardziej kontrowersyjnych kwestiach, również ważnych społecznie. Czy to tak wygląda? Czy zabraniasz im tego wypowiadania się w tych kwestiach? I dlaczego? I dlaczego, jeżeli tak? Tak. Zabraniam. No i tutaj mamy takie potwierdzenie, że jednak faktycznie to są takie minionki Freeza pod tym względem, że mają jakby rozpisane, co mogą, a co nie mogą robić. Wiadomo, że to mogłyby być rady i rady jak najbardziej są wskazane i fajne, ale w momencie, gdy ktoś ci coś zabrania robić, to jednak już tracisz tą kontrolę twórczą nad swoim własnym kanałem, co jest takie średnie. Dlaczego? To jest tylko ujawnienie właśnie tego wierzchołku góry lodowej, tak chyba dobrze tym razem powiedziałem, tego, co oni mogą, a nie mogą robić, bo wątpię, że tylko to mają zabronione. Czemu ekipa, ta stara ekipa się rozpadła? Ponieważ zawsze ten powód był trzymany w wielkiej tajemnicy, nikt się nie odnosił. Jaki jest prawdziwy powód tego rozpadu? Oraz też jak się odnosił do tego, że po tym rozpadzie powstały te dwie grupki? O! Może na koniec, żeby utrzymać watch time, ale jest ciekawe, co odpowie. Kurczę, ogólnie jest tak, że jak sobie rozkminiałem w ogóle to wszystko, jakby to eskalowało tak najbardziej przez błędy w komunikacji. No, ogólnie. Oj, tak myślałem, no nigdy się tego nie dowiemy, ale nadzieja zawsze będzie. Jest tak samo jak powiedzieć, no ogólnie to się nie dogadaliśmy i tyle. No to jest taki ogólnik, że może to do wszystkiego podpiąć, to jest takie odpowiedź na zasadzie nie odpowiem, ale odpowiem. A nie mogę się w szczegóły wdrażać, bo sobie po prostu nad tym pracujemy, to mogę tak zdradzić, że sobie gadamy, nie? No zresztą się spotkałem z Trąbą, tam pewnie część osób widziała. Ogólnie raczej w bardzo dobrym kierunku to wszystko sobie zmierza i idzie, więc tutaj coś tam zdradzam delikatnie. Nie? Co, jakiś powrót ekipy? Nie, no powrót już nie przesadzajmy, tak? Myślę, że każdy już jest zupełnie innym człowiekiem w innym miejscu. Dobra.
dobra, ale to nie było pytanie, jakie macie teraz relacje, tylko dlaczego się rozpadła ekipa. To, że się spotkałeś z Trąbą, to wiemy. Ale no, brzmi to, jakby naprawdę działali nad czymś lub chcieli się dogadać jakkolwiek, więc może kiedyś jeszcze odcinek zobaczymy wspólny, ale już powrotu nie będzie. To jest część taktyki. Robiłem to kilka razy w życiu i nigdy nie wyszło. Nie no, bo ty sobie to teraz ułatwiasz. Ej, to, że robisz taki mindset, napić, ułatwiasz. Napić się, żeby udrożnić. A ja właśnie bym chciała, żebyś się tym zżygał. Dobra, to normalnie zżygamy, dobra. W sumie, no, surowe jajo po prostu połknąć, czy to jest jakiś taki wielki problem? No nie wiem, no może dla mnie po prostu nie był i trochę to wygląda, jakby Freeze specjalnie przeżywał. Tak samo jak to twoje 5 minut 2 uczył, żeby budowali napięcie u widza i swoje emocje podbudowywali i tak dalej, no to wszystko już mi się tak samo nie patrzy trochę. Nie, no nie dam rady. Nie, ja mam inną taktykę. Na 4 wiki. Dobra, uwaga, pierwszy. Ale tak od razu 4. Ciężko? Nie, no już całe teraz. No to jest chyba najgłupsze, co mógł zrobić, czyli na 4 wiki, a ja myślałem, że Freeze jest bardziej inteligentny niż to. O! Dawaj, puchnij! No dobra, no to wypij do końca. Nie, jest ogólnie git. No i teraz czekamy na Karolka, który się spruje, że patrzcie, kolejny youtuber, który żyga na kamerze, a jemu się nie oberwie, nikt na jego temat filmu nie zrobi. Ostatnio tak było z kimś, tylko nie pamiętam kim. No i co, no i teraz tego odcinka, bo były może dwa mocne pytania, na które Freeze i tak nie odpowiedział, więc super, fajnie, Freeze kontra hejterzy. Ja się z wami żegnam, zostawcie lajka, zostawcie sobie oglądać do końca, widzimy się jutro i na razie.